Co wybrać? Miejskie małe auto z niewielkim przebiegiem, czy też limuzynę, która ma przejechane 360 tysięcy? To dylemat wielu Polaków, którzy kupują auto używane. Ale jaka jest prawda? Opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Na początek kilka faktów. Jeżeli kupujemy BMW, Audi, Mercedesa, przebieg 200 tysięcy plus nie stanowi większego problemu. I to widać po ilości transakcji. Natomiast samochody takie jak Opel, Ford czy nawet Skoda z przebiegiem ponad 200 tysięcy tracą sporo na wartości. Nie zawsze przebieg odzwierciedla stan techniczny samochodu. Wiele samochodów, które mają duży przebieg, są regularnie serwisowane, to auta bezpieczne i w pełni mobilne. Zwróćcie na nie uwagę. Ponadto w samochodach, które mają bogate wyposażenie, fachowiec, rzeczoznawca czy też mechanik, który się interesuje marką, bez problemu na podstawie różnych informacji jest w stanie ten samochód zweryfikować. Czyli na przykład odczytać przebieg ze sterownika lamp, skrzyni biegów czy też innych komponentów. Pomimo tego, że w Polsce jest szereg regulacji, codziennie trafiają się oferty samochodów, które mają zaniżony przebieg. Dlaczego zaniżony? No bo to oczywiście jest odbicie w pieniądzach. Więc nie dajcie się oszukać, nie kupujcie samochodów samemu, ponieważ emocje i brak fachowej wiedzy to zły doradca. Samochody, które mają niewielki przebieg, bardzo często są eksploatowane w bardzo ciężkich warunkach. Co to oznacza? Częste rozruchy, niewielkie przebiegi pomiędzy odpaleniem a zgaszeniem równa się bardzo duże obciążenie mechaniczne i termiczne dla jednostki napędowej. Dlatego jeżeli mogę wybierać, to wolę samochód, który ma dwukrotnie większy przebieg, ale przebieg autostradowy. Kolejna rzecz, nie kupuj samochodu oczami. W Polsce mamy cały przemysł detailingu, który się stale rozwija. Co to oznacza? Że nawet taka leciwa limuzyna z przebiegiem 360 tysięcy będzie wyglądała jak nówka. I w Waszych oczach może się jawić jako prawdziwa okazja. Natomiast rzeczywistość może być naprawdę inna. Dlatego w kwestii zakupu samochodów zaufaj fachowcom. Kieruj się na Bitkar. Na bitkar.pl do każdego samochodu zupełnie bezpłatnie otrzymasz opis techniczny sporządzony przez rzeczoznawcę samochodowego oraz cały raport auto DNA. Na podstawie tych dokumentów możesz zweryfikować stan oraz historię każdego samochodu, który oferujemy na naszej stronie. Niezależnie od tego, czy kupujesz samochód nowy, czy też używany, pamiętaj, dopasuj go do własnych potrzeb. Mały benzynowy silnik to złe rozwiązanie w przypadku eksploatacji na drogach ekspresowych, czy też autostradach. Po prostu będzie paliwożerny. Podobnie jest w przypadku silnika diesla. Na krótkich dystansach z częstym uruchomieniem taki silnik diesla będzie po prostu kosztowny. W przypadku napraw, ale również przeglądów. W każdym samochodzie, zależnie od przebiegu, jesteśmy zobligowani do wykonania koniecznych napraw, ale również okresowych wymian. Tak dla przykładu pasek rozrządu. Wymieniamy go w zależności od przejechanych kilometrów, ale również czas ma wpływ na jego starzenie. Zazwyczaj trwałość paska jest to 5-7 lat, więc jak kupujecie samochód 10-letni z niewielkim przebiegiem i nikt takiego rozrządu nie wymieniał, to natychmiast należy udać się do mechanika. Kolejna rzecz to jest sprzęgło, a właściwie koło dwumasowe. Takie koło w przypadku eksploatacji po mieście z częstym uruchomieniem silnika będzie wyeksploatowane przy niewielkich przebiegach. Natomiast po autostradzie takie koło powinno przejechać nawet 300, a w niektórych przypadkach 400 tysięcy kilometrów. Filtr cząstek stałych. Dobrze go znacie. Niestety zapycha się najczęściej, jeżeli jeździmy na krótkich dystansach z nierozgrzanym silnikiem. Dlatego po mieście przy przebiegu 100 tysięcy kilometrów często filtr cząstek stałych jest po prostu do wymiany. Zwróćcie na to uwagę, kupując używany samochód. Pamiętaj, że przebieg nie zawsze określa stan faktyczny samochodu. Kupując auto, dopasuj je do własnych potrzeb. Pamiętaj, że dostępna jest baza wiedzy, która pomoże Ci w podjęciu decyzji. Szereg raportów, które jasno określają, w jakim samochód jest stan. A najlepiej zakup używanego samochodu powierz fachowcom. Kieruj się na Bitkar.